akcja, książka na wakacje. No niestety nie mam żadnej ze sobą na swojej wyprawie rowerowej z Portugalii do Wielkiej Brytanii. Jestem minimalistą. Niemniej jednak chcę szczególnie pozdrowić moją wychowawczynię i nauczycielkę, nie tylko języka polskiego, z Kopernika, panią profesor Elżbietę Steczek-Czerniawską, która sprawiła, że dziesiątki z lektur szkolnych zostało w moim sercu i wiele z tych klimatów codziennie odnajduję również na mojej trasie. Śmiało mogę powiedzieć, że była jedną z tych osób, która ukształtowała mój charakter i serce. Moc uścisków dla ciebie. Dodatkowe buziaki oczywiście dla Anetki Lipińskiej i wszystkich osób tak aktywnie zarządzających bibliotecznymi placówkami w naszym pięknym mieście. Tutaj na plaży w San Sebastian w połowie mojej drogi bardzo mi was wszystkich brakuje. Na koniec zagadka. Proszę o podanie w komentarzach autora poniższego fragmentu. Po każdym przegranym powstaniu ten kraj zanika. Raz uparcie wciąż wstaje, raz pod ziemią znika. Gdy w końcu cisza nocy ogarnie tego serca chaos, pozostanie nadzieja, że tak trzymać znaczy vamos. Bardzo dziękuję i zachęcam do śledzenia mojej wyprawy na Facebooku, Instagramie, Rower na tak. Vamos!